Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z przepięknego terenu. Wokoło mnie krzaki, piękna roślinność i idę przed siebie. Pojawią się może pytania, gdzie ona znowu polazła, co robi w tych chaszczach. Z pozoru wygląda, jakby szła na zakupy do jakiejś restauracji, a w ręku dzierży kalochę jak do obory. I tu jest zagwozdka. Gdzie i co ona robi? Jak ten film się pojawi na kanale, to ja już będę dawno, dawno w swoim domku. Powrócę do codziennych obowiązków. A teraz jeszcze jestem na wschodzie kraju. No i dzisiaj tak zachciało mi się żurawiny, której bardzo dużo przerabiam. I tutaj ona rośnie w warunkach naturalnych, dzikich. Zaraz Wam ją pokażę. I wiecie co, jak przyjechałam tutaj na wschód, to tak sobie myślałam, ale by fajnie było tak nazbierać sobie tej żurawiny trochę, ale ona przecież dojrzewa dopiero we wrześniu, końcem września. I tak jakoś zapomniałam o tej żurawinie na kilka dni, ale później takie opamiętanie. Kurczę, no przecież jak w tym roku wszystko jest miesiąc wcześniej, miody szybko krystalizują, ziemniaki są już gotowe do wykopek, to a nuż żurawina też już może zaczyna dojrzewać. No i tak mówię tutaj do swojej ekipy, słuchajcie, może by my na żurawinę ruszyli. No i tak jedziemy, jedziemy i zatrzymaliśmy się na takim przydrożnym bazarku. Patrzymy, kobieta handluje żurawiną. Ja mówię, no ja kręcę, a my jak te rekiny biznesu na szarym końcu. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Dookoła krzaczyny olchy, olszyny. Roślinność typowo torfowa, taka bagienna. I powiem Wam, że jak tutaj się idzie, to się nogi uginają. Zobaczcie, moje adidasy. Patrzcie, jak na gąbce. Przed chwilką szliśmy po takiej jakby tratwie i w pewnym momencie patrzę, a tam jest dziura i woda. I tak mówię do współtowarzyszy, Jezu, co to jest? Co jest pode mną? A oni się śmieją. I mówią, bagno, idziesz po bagnie. Ja mówię, no ładnie, pięknie. Gdzie wy mnie tutaj prowadzicie? O, taka jest droga. Jeszcze widać gwoździe, wystają. Tutaj trzeba uważać, żeby się na nie nie nabić, ale wiem na 100%, że miejscowi świetnie sobie tutaj radzą. To tylko ja, taka przybyszowa gapa, mogę tutaj się jedynie potknąć albo nadziać. Miejscowi świetnie sobie te tereny przysposobili i dają sobie radę. A ja idę jak taka łajza na samym końcu. Oni już tam gdzieś się przedarli przez te chaszcze. A ja kryję szare tyły. Wyszłam z tych olszyn, które tam zostały za mną. No i tutaj teraz pojawia się taka trochę niższa roślinność. A przede mną jest i Krzyś. Jeden z członków naszej załogi. Są jeszcze dwie osoby, dwie niewiasty, które jak takie zwinne gazele pognały do przodu i podejrzewam, że one już tam mają żurawiny nazbieraną, a ja jedynie tylko te kalosze dzierżę w ręku. Krzyś chyba coś znalazł. Masz coś? O, czekaj! Ja mam grzyba! Jest grzybek! Nie wiem, co to jest, ale jakiś blaszkowy. Jest? O Jezu, kochane, zobaczcie, żurawina. To jest żurawina, to jest roślinka, a tak wyglądają jagody, które w tym roku są bardzo duże. Ale żurawiny. Wiecie co? Ja cały czas do tej pory idę, patrzę sobie na roślinność, patrzę sobie tutaj na te olszyny, a ona jest tu wszędzie dookoła. Patrzcie, ile jej jest. Wiem, że jaram się jak dzik szyszkami. Niektórzy tutaj powiedzą, Renia, przecież my to znamy, ale ja tego nie widziałam w życiu na oczy. Tu jest pięknie, ale zobaczcie, to jest to, co przed chwileczką mówiłam. Jak to się wszystko ugina, tutaj jest torf, bagno pod spodem i chodzi się jak po sianie. Jak tam, co wtedy deptałam na wózku u Krzysia. Mam adidasy, bo jest tutaj w tym roku sucho, ale ta żurawina.
Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Przecież tego idzie nazbierać. Nie wzięłam sobie nic, bo ja przyjechałam tutaj tylko zobaczyć, czy ona jest. I chyba będę zbierać do tych kaloszy. One są w miarę czyste. Zapachu też jeszcze nie ma. Wiem, wiem. Ktoś powie, głupia jesteś. Jestem po prostu sobą. Cała ja. Ale żurawiny, no ja nie wierzę w to. To jest roślina taka typowo bagienna i rośnie ona w naturalnych warunkach, tak jak tu widzicie. Patrzcie, jaka piękna. Generalnie... O, Krzyś teraz podskakuje, a tu czuję, jak to się wszystko tak, wiecie, trzęsie. Można dostać choroby morskiej. O, i skrzyp bagienny, popatrzcie. Ten skrzyp dorasta nawet do wysokości 2 metrów. On później bardzo ładnie kwitnie. Jestem zachwycona tutaj tym miejscem, oczarowana. Wiedziałem, co robię. Ale tu jest pięknie, nie no, tej żurawiny to mi jest szkoda. Będziemy ją zbierać, kurczę, zbieramy żurawinę. Wyłączaj kamerę i bierzemy się. Byłam tam, w tych olszynkach, zachwycałam się żurawiną. Zawołali mnie tutaj 50 metrów dalej i zobaczcie, jakie tu są widoki. Tu jest pełno żurawiny, ale już i teren jest bardziej taki huśtawkowaty, zobaczcie. Tutaj jak się troszeczkę porusza, patrzcie, to wszystko się trzęsie. Jak to wszystko drga. Na pierwszy rzut oka jej tak nie widać, ale proszę, ile jej jest na kupie, jedna na drugiej. Żurawina, bardzo cenny owoc dla osób, które zmagają się z problemami układu moczowego, z kamieniami na nerkach. Powinno się tej żurawiny spożywać dużo, to wtedy kamienie łatwiej schodzą, nie ma tendencji łapania piasku i czuje się ulgę. Żurawina powinna być włączona do diety wspomagającej leczenie chorób układu moczowego. Tam jest nasza jedna stokrotka w tych brzozach przed nami, na czerwono ubrana, chowa się. O, a tej drugiej tam widać tylko zieloną czapkę. Zobaczcie, patrzcie, ile jest żurawiny. Ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałam, bo widzę ją po prostu pierwszy raz. Zbiera się szybciutko, o, ciach i garstka. Patrzcie, jaka piękna. Nie jest jeszcze całkowicie dojrzała, ale ona teraz, jak poleży sobie w kartoniku tydzień, dwa, to będzie idealna na nalewki, na drzemiki przepyszne i do suszenia. Ja jestem cała pod wrażeniem, jestem cała spocona tutaj z podniecenia i nie wiem już, co mam mówić. Pierwszy raz widzę żurawinę w jej naturalnym siedlisku, jak ona w ogóle wygląda. Zawsze myślałam, że są to krzaki takie jak porzeczka. No później jak zaczęłam czytać o żurawinie, to się okazało, że mogę sobie to wsadzić między mity, bo żurawina rośnie na ziemi, ale nigdy jej nie widziałam. I to, co dzisiaj zobaczyłam, to chyba tak naprawdę wprawiło mnie zachwyt. Przede wszystkim tutaj to miejsce, gdzie ono jest pośród lasów. Tutaj jest roślinność typowo bagienna, taka charakterystyczna dla regionu Polski wschodniego, dla wschodniego regionu Polski. Sama żurawina, podejrzewam, że będzie kwaśna. To też jest charakterystyczne dla owocu i przede wszystkim ona ma taki... taką gorzkawą nutę. Żurawinę mówi się, że do przetworów powinno się przemrozić, tak jak i aronię, żeby pozbyć się tej goryczki. Ja w tamtym roku kupiłam dużo, bardzo dużo żurawiny kupiłam i nie przemrażałam jej. I później jak zrobiłam drzemiki, to miały one właśnie taką nutkę goryczki, która wprowadzała trochę egzotyki do krakersów, herbatników czy nawet do naleśników, bo podawałam później z naleśnikami, a też jedliśmy łyżeczką ze względu na jej właściwości zdrowotne. Tatuś dużo jadł i ona tak gdzieś tam z tyłu na kubkach smakowych była ta goryczka wyczuwalna, ale gorzka nie była i ja nie przemrażam
i na pewno przemrażać nie będę, chociaż wiem, że osoby przemrażają i jest to polecane, aby wydobyć słodycz z owocu, żeby tą goryczkę zabić, chociaż ja nie. Ja zawsze wszystko na przekór, na opak. No szok, jaka żurawina, ja tego w życiu nie przeżyję chyba teraz. Witajcie dnia drugiego, kochani. Niesamowite, ale odezwał się we mnie zew grzybiarza, zew człowieka buszu i puszczy. Nie darowałam. Wczoraj żeśmy tu przyjechali na zwiat. Żurawina jest. No i co? Dzisiaj miałam właśnie jechać do domu. Miałam, bo zobaczcie, kupiłam sobie dwa wiadra i idziemy tu z całą ekipą tam, na bagna, na żurawinę. Idziemy. I jak na człowieka buszu przystało, przez busz się przedzieram. I tutaj jest to, o czym wczoraj mówiłam. Idzie się po takiej coś jakby a la kładce i zobaczcie, są prześwity, a tam pod spodem jest woda. To wszystko tutaj bulgocze. Jak się idzie, to się rusza. Tutaj jest dziura, w której też jest woda, także zboczyć z tej kładki raczej nie chcę. Trzymam się jej jak grzeb psiego ogona i idąc tutaj, no powiem, że jeżeli ktoś zje obfite śniadanie, może ono podejść aż pod samą górę. O, zobaczcie, tak się tutaj idzie. No bagna, no typowe takie prawdziwe bagna. Uwielbiam takie klimaty. Ten zapach tutaj jest specyficzny. Moja ekipa już tam poszła do przodu, kobitki gonią, a ja, no jak zwykle, szare szeregi kryję. Co by się tutaj gdzieś na gwoździa nie nadziać, nie potknąć na tych resztkach tej kładki. A ci tam, zobaczcie, drą jak rączełanie, kierowane zewem natury do zrywania żurawiny. No to idę i ja. Jesteśmy już na miejscu. Ludzi jest dosyć sporo. Każdy pokucał, zajął sobie swój terenik i zbiera tą żurawinę. Ja dzisiaj jestem już odpowiednio ubrana, przygotowana, bo wczoraj jak żeśmy tutaj przyjechali, to chyba wzbudzałam taką sensację. Szły dwie panie, które też przyjechały na żurawiny, jak mnie zobaczyły, to tak się uśmiechnęły pod nosem. Wymieniłyśmy zdania i ja mówię, że tak przyjechałam tu zobaczyć i one tak po moim stroju, jakaś chyba na fotografię, jakaś nowicjuszka, amatorka i mówią, wie pani co, tutaj to już przezbierane, ale tam w tamtym miejscu to jest duża. No i wykorzystałam tutaj to i dzisiaj sprzęt mam, ambicje mam duże, napełnić te dwa wiadra, tutaj jest 25 litrów w sumie w tych dwóch wiadrach, także ambicje są. A jak się skończy, to nie wiem, bo na razie to jest teoria, a praktyka będzie zaraz tutaj w zbieraniu. Zobaczymy, jak mi będzie szło. Ci miejscowi mają tutaj dryk, bo co niektórzy już mają po wiaderku, to jaki oni mają dryk albo kiedy oni tutaj przyjechali, to ja nie wiem. I dwa wiadereczka prawie. Powiem wam, że jestem z siebie zadowolona. Zeszłam już do pozycji klęczącej. Jest mokro, ale jest mi już wszystko jedno. Jak tutaj chodzę, to mam takie wrażenie, jakbym była na morzu. Tutaj to wszystko to są bagna, torfy. I są momenty, jak tam chodziłam w tych brzozach, że miałam takie wrażenie, że za chwilę to wszystko się zapadnie i ja tam chlup, bul, bul i będzie po mnie. Takie wrażenie miałam. Teren tutaj jest przepiękny. Kurpie, bo tutaj teraz jesteśmy na kurpiach.
Fantastyczne. Szafa graficzna tutaj na tym bagnie jest przebogata. Większość roślin niestety nie znam. Wiem, że to jest skrzyp bagienny. Tam jest dalej włóknianka. Tutaj gdzieś była taka roślinka. Jak znajdę, to Wam na koniec ją pokażę, bo teraz jej nie widzę. Żurawiny jest bardzo dużo. Zobaczcie, jaka śliczna. Część jest jeszcze niedojrzałej, ale ja tutaj ją zbieram, przywiozę do domu, przebiorę z tego mchu, oczyszczę i zostawię ją w kartoniku cienko rozłożoną, żeby ona mi ze 2 tygodnie, ze 3 dojrzała i będę robić drzemiki, soki, nalewkę będzie Edziu robił, także jestem zadowolona, naprawdę jestem zadowolona. Jeszcze ze 3-4 garstki i będę miała prawie 2 wiaderka. Tak jak mówiłam, żurawiny jest ogrom, czerwono od niej, jest dużo zielonej jeszcze i ona tak tutaj, ta co czerwieńsza, to ją widać, bo jest na mchu, ale jest również w mchu schowana i jak się zbiera, to ona tak ładnie wychodzi. Tutaj zobaczcie, jest taka ciekawa roślinka, postaram się ją Wam pokazać, nie będę wyrywać, bo przecież to nie na tym to polega, to o. Coś mi się tu obraz rozmazuje. O, zobaczcie, teraz ją widać idealnie. Przypomina mi to rosiczkę. Może ktoś z Was wie, taka mała zabawa. Co to jest za roślinka? Występuje ona tutaj na kurpiowskich bagnach, gdzie zbieramy żurawinę i do złudzenia przypomina rosiczkę. Być może jest to jakaś odmiana rosiczki, a tutaj obok, zobaczcie, tak kwitnie żurawina. Takie malutkie, wdzięczne, przepiękne kwiatuszki, ale jakże urokliwe są w tej swojej takiej skromności. I ogrom żurawiny. Krzyś zaabsorbowany, całkowicie pochłonięty w zbieraniu, też zbiera. Nasza reszta ekipy też tam dalej. Za chwileczkę będziemy robić przegląd, oczywiście ci, co będą chcieli pokazać swoje zbiory, kto ile nazbierał. A tak wygląda wełnianka. Jest jej tutaj dosyć dużo i żurawina. Też jest jej bardzo dużo, wszędzie jest sporo. Wełnianka kiedyś była wykorzystywana w przemyśle włókienniczym. Tam zobaczcie, ile jej jest. Później zaprzestano ją pozyskiwać i przypomina troszeczkę bawełnę. Jak oglądaliście filmy czasów niewolnictwa, jak zbierano bawełnę. I tak właśnie wygląda ta wełnianka. Fajnie to wygląda. Ludzi bardzo dużo. Rozmawiają, wszędzie dookoła słychać rozmowy. A tam ta różowa to jedna nasza stokrotka. A tutaj druga ze stokrotek. Mamusia Krzysia zbiera niezmordowanie. Te nasze mamusie są nie do zajechania, to co ja mówię. Nazbierała 4 łobianki, 3, tam 4. zbiera, 1 już wsypała do wiaderka, to w sumie 5. zbiera, nie? Tak. Nie do zajechania są te nasze mamusie. W jednym wieku są praktycznie i z moją. Moja, wiecie jak działa, ta tutaj też naprawdę podziw. No i efekt finalny. Efekt jest taki, że ja z nich najmniej zebrałem. Po prostu. No, za dużo biegałem, no. Nie ma tutaj mamy mojej siostry Joli. Ona by tutaj to odpowiednio skwitowała. A coś ty robił? Opierniczałeś się tutaj? No ale fakt jest faktem. Tam są zbiory Krzysia. Tutaj część mamy Krzysia, a tutaj moje 2 wiaderka. Ale to jest najciężejsze. No bo wiaderko waży. No ale w sumie jestem naprawdę z siebie bardzo zadowolona. Pierwszy raz w życiu zbierałam żurawinę. Widzę jak ona wygląda, jak ona rośnie, jak to się zbiera. Język mi się już plącze, bo jestem chyba zmęczona. Zbieranie podobnie jak na jagodach, tylko co, jeżeli będziecie się wybierać na żurawinę, na pewno buty, bo tutaj mimo, że jest, nie ma tej wody, to jednak mokro jest i skarpetki są mokre. Coś na kolana, bo na kucaka i na chyląco długo się nie da, trzeba jechać na kolanach, więc są one też mokre.
i przede wszystkim coś na długi rękaw, chociaż no jest ciepło, ale jakąś bawełnianą koszulę czy coś, bo te trawy, one są ostre i jak się zbiera cały czas, tu się przewraca, mimo wszystko rękoma się rusza. Zobaczcie, jakie mam ręce pocięte. Już mnie pieką, a co dopiero będzie, jak się wymyję. Tak to jest, jak się rozpiera łokciami. No tak, ja wiecie, tak. Ale tutaj widzę, wszyscy mają koszulę na długi rękaw, chociażby tylko po to. Nawet, co niektórzy widziałam, mają takie, jak to się nazywa, na łokietniki chyba, czy coś. Taki rękaw dotąd, żeby tutaj właśnie sobie nie drapać. To tylko ja jestem Janusz biznesu. Przyjechałam tutaj, jak wiecie, jak taki rekin do zarabiania i guzik, kurczę. Ale jestem zadowolona naprawdę. No i co? I teraz przyjadę do domu i tak jak mówiłam, będę to, żeby to mi ładnie dojrzało i będę przerabiać. Na dzisiaj to będzie tyle. Jeszcze się trzeba dowlec do samochodu. Popodziwiam jeszcze tutaj to piękno przyrody. Może zrobię kilka zdjęć, a Wam, kochani, życzę nawet takich dni, żeby chciało Wam się wyjść w teren, popatrzeć, zebrać troszeczkę samemu tych darów natury, bo jednak to jest naturalne. To nie jest to, co żurawina ze sklepu hodowlana. Ta rośnie w naturalnych warunkach, z dala od cywilizacji. Tutaj jest ona wolna od jakichkolwiek związków toksycznych, chemicznych. No i to jest, można powiedzieć, 100% natury z serca kurpi. Żurawina mi już tutaj dojrzewa. Za kilka dni wezmę sobie ją tutaj, poprzebieram, tą czerwieńszą poprzerabiam na drzemy, a ta zieleńsza będzie mi jeszcze dochodzić i później Edziu zrobi z tej zieleńszej, jak dojrzeje, nalewkę. Ale wiecie co, powiem Wam, no jestem zadowolona, cieszę się z tej żurawiny. Wrażenia niesamowite, ale chyba tak w tyłek jak na tej żurawienie to nigdzie nie dostałam. I powiem Wam, że jeżeli kiedykolwiek wybierzecie się na żurawinę pierwszy raz, to nie bierzcie wiaderek, tylko plecak i jakiś taki mały pojemnik. Ja już teraz wiem dlaczego. Tak z początku jak szłam, tak ten z plecakiem, nikt nie szedł z wiaderkami, tylko małe wiadereczko, plecak i tak mi co, oni tylko tyle chcą nazbierać? A ja tak mówię, dwa wiadra. Ale teraz już wiem, dlaczego oni mieli plecaki. Tam, jak się idzie, to przejście, tak jak widzieliście, jest wąskie. I później, jak się wraca z dwoma wiadrami, to się idzie tak, a tam trzeba było iść bokiem. Idzie się kilometr, nawet ponad kilometr. To nie jest tak, że się samochodem dojedzie do samego punktu zbierania. I idźcie teraz kilometr czy półtora z dwoma pełnymi wiadrami tak bokiem. Wszystko boli. Do tego całe to podłoże buja się. To jest dosłownie jak na fali. I jak ja już wsiadłam w samochód, jak później żeśmy dojechali na miejsce, jak wysiadałam, uwierzcie mi, że trzeba mnie było prawie wynosić z tego samochodu. A na drugi dzień, jak przyjechałam do domu z tą żurawiną, to odechciało mi się jej. Dwa dni do siebie dochodziłam. Także istotne jest właśnie, żeby wziąć sobie plecak i później tą żurawinę ludzie wsypują do plecaka, plecak na plecy i idą sobie prosto. Nie umęczą się, nie bolą ręce. Przede wszystkim tutaj ramiona nie bolą, bo się nie idzie tak. Także nowe doświadczenie mam. No i tutaj dlatego tak z Wami się dzielę, bo na pewno ktoś z Was pierwszy raz się wybierze i później będzie, no niestety, kurczę, kisnął tak, jak ja kisnęłam po tej żurawinie. No ale cieszę się, naprawdę jestem zadowolona, bo nazbierałam jej dosyć sporo. No i przede wszystkim to jest naturalne. Całkiem inaczej ona wygląda jak ta hodowlana. I przede wszystkim inaczej smakuje, tak samo kwaśna, ale mimo to jest inna. Dzisiaj już do siebie doszłam. I już mogę się uśmiechać, ale uwierzcie mi, że na drugi dzień po żurawinie nie było mi do śmiechu. Także przeżycia fajne, nauczyłam się czegoś nowego. No i tutaj z Wami się też oczywiście dzielę moimi wrażeniami. Na dzisiaj to tyle. Cały dzień znowu upał i jeszcze raz upał. Obowiązków dużo, trzeba iść już teraz jeszcze coś tam w domu porobić, no i co, i spać, bo jutro od nowa polsko-ludowa. Życzę Wam radości, uśmiechu i nie poddawania się mimo tych przeciwności losu, żeby iść do przodu. Do następnego!